Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo, bo będziemy przerabiać instalację tak, żeby dorzucić dodatkową grzałkę do zbiornika na ciepłą wodę. Także zaraz przełączę się na drugą kamerę i pokażę, jak to wygląda i co będziemy robić. Więc mamy zasobnik na ciepłą wodę, niestety bez możliwości zamontowania grzałki. Więc jedyną możliwością, żeby to zrobić, jest wpięcie się z dodatkowym źródłem ciepła w wężownicę, czyli w ten kruciec i w ten kruciec. No i tak też zrobimy, a jako grzałkę wykorzystamy po prostu mały zbiornik na ciepłą wodę. Taki 5-litrowy z 1,5-kilowatową grzałką. Ja już sobie powoli przygotowałem tutaj fragmenty instalacji, które muszę tutaj podłączyć. Ale na początek czeka mnie spuszczenie wody z kotła, rozebranie trochę starej instalacji. W zasadzie dotychczasowej, bo instalacja jest nowa. Ale po prostu nie było przewidziane, żeby zamontować dodatkową grzałkę do zbiornika. A klient chciał mieć dodatkowe zabezpieczenie w razie jakby braku gazu albo awarii kotła, żeby móc skorzystać z ciepłej wody. Także ja się zabieram do pracy. I później na koniec pokażę, jak już to wszystko poskładam, jak to wygląda. To po krótkiej przerwie dla Ciebie, a po 6 godzinach dla mnie, mam już wszystko poskładane, podłączone, nawet posprzątane. Układ się jeszcze odpowietrzał, ale mogę teraz już opowiedzieć, jak to działa. Jeżeli byś chciał coś podobnego u siebie zrobić, no to będziesz mieć już wskazówki. Jak to wykonać po prostu. No więc obracam kamerę i już zabieramy się za tłumaczenie. Więc tak, doszły nam dwie rurki dodatkowe. Tutaj jest powrót z zasobnika, czyli tutaj wraca zimna woda z wężownicy, a tutaj przychodzi ciepła z kotła po niższą rurką i z małego zbiorniczka, który robi zagrzałkę dodatkową. Ta górna. Z tej strony nic ciekawego się nie stało, po prostu się wpiąłem dodatkową rurką. Natomiast tutaj trzeba było zamontować zarówno na instalacji kotłowej zawór zwrotny, jak i na naszej nowej dodatkowego podgrzewania, żeby jedna drugą nie zakłócały. Mamy pompę oczywiście, która wymusza obieg pomiędzy naszym małym zbiorniczkiem, filtr, no i zawór, żeby można było ten filtr sobie wyczyścić. Z tej strony zaworu nie musi być, no bo zawór zwrotny nie pozwoli nam na wypłynięcie wody w tą stronę, on tylko umożliwia przepływ w tą. A tutaj mamy gościa programu, czyli mały zbiorniczek 5-litrowy o mocy 1,5 kW. Według moich obliczeń powinien zagrzać w jakieś 240 minut cały taki 150-litrowy zbiornik od 5 do 40 stopni. Także jest to długo, ale traktujemy to jako rozwiązanie awaryjne, które nam się przyda, kiedy po prostu coś by się stało, albo jakbyśmy chcieli wykorzystać energię z solarów. Znaczy się z fotowoltaiki, bo do solarów to byłaby jeszcze inna bajka. Całością steruje ten oto sterownik, na którym możemy sobie ustawiać temperaturę, jaką chcemy. Tutaj akurat parametr C nas nie interesuje, tylko parametr U. Ja tu na razie ustawiłem 45 stopni. Ustaliliśmy z klientem, że dzisiaj będzie się grzał tym nowym wynalazkiem naszym, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko gra i buczy. Ze względu, że ten sterownik ma tylko ma małe wyjście jakby prądowe i normalnie by tylko sterował pompą, a nie grzałką, no to jeszcze musiał dojść stycznik, żeby po prostu nie spalić małego przekaźniczka w tym sterowniku. Tutaj taki duży kabel, który to wszystko zasila. Może trochę przegiąłem. Ledwo nawet we wtyczkę wszedł. O, może będzie tu widać. Ale wolałem mieć święty spokój niż przepalony gdzieś kabel.
Niby to tylko 1,5 kW, ale lepiej w tą stronę przedobrzyć. O, widzę, że jeszcze jedna trytytka do ucięcia. Także na razie zbiornik ładował się od 36 stopni, mamy już 38. To się będzie działo powoli, jakieś na 5 stopni pół godziny, więc to za szybko nie będzie, ale w razie czego na pewno pozwoli się komfortowo wykąpać, jak już załaduje się taki zbiornik. Także na dzisiaj to tyle. Jakbyś chciał takie coś samemu zbudować, no to mi to zajęło 6 godzin. W materiale też trochę to wyszło, w zasadzie porównywalnie jak taki najtańszy zbiornik 150-litrowy, ale i tak było to tańsze niż kupić i wymienić tutaj zbiornik, szczególnie, że ten jest nówka sztuka. A miało być to tylko takie awaryjne rozwiązanie dla naszego klienta. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się materiał, to kliknij lubię to i oczekuj kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego. Cześć.